Także mamy tydzień przed świętami. Aktualnie wykonywany jest zabieg herbicydowy na pszenicy sianej po buraku, niepryskanej niczym. Także można zaobserwować jakieś tu rumianki, jakieś inne dziadostwa. To chyba jakieś trawki, dziadostwo. Także poprawka idzie na dwu i na jednoliścienne. Niekoniecznie tani zabieg, ale sytuacja wymusiła takie, a nie inne podejście. Wody jak na razie nie brakuje, nie? Weekendowe opady, prawie 32 litry na metr kwadratowy. A tu mamy, drodzy widzowie, problem, kurde, z boberkiem. Ja pierdolę, jakie bydle! Bober! Zatkał nam tu w lot. Siedziałem, kurwa, pół dnia, wyciągałem dziadostwo. Wszystko utrudnia życie. Pożyteczne stworzenie, taka tremenda, zrobi tamę, zaleje pole i nic się z tym nie da tutaj ogarnąć. Tu miały być buraki, tu się chyba wjechać nie będzie dało. Woda stoi, zobaczcie. Jest poziom z rowem, podejrzewam, i tutaj jest lipa. Totalna lipa. O. Nawet nie wchodzę, bo mi butów może zabrak. Tak jak mówiłem wcześniej, spadło przez weekend, od w sumie zaczęło w sobotę, niedzielę, o zobaczcie co się tutaj dzieje. Sobota, niedziela i w poniedziałek to w sumie 32 litry przez weekend, tak? Była opcja, żeby w tym tygodniu coś tutaj zacząć siewy buraka, ale to nie będzie opcji, nie ma szans. Tam by trzeba było wziąć szpadel, przyjść, spróbować to przekopać, żeby to spłynęło tam do tego dziadostwa, ale to i co, i tak tego nie... Tak się tego nie obsieje. Pszenica siana przed wszystkimi świętymi, 31 października. Chyba miotła jest, czy też pszenica. Cionik uwalony i taki będzie brudny. Aż do samiutkich żniw. Tam jest tyle kolei naciętych, a z tych kolei woda nie chce schodzić. I to tak będzie. Ładnie zamyka. Wsiadamy. Uwaga, DJ Dominik dorzuca do pieca. We'll be right back.
secret.